Panie Leszku, jest pan terapeutą. Zajmuje się pan m.in. masażem leczniczym, rehabilitacją. Jednak to, co pana wyróżnia, to metoda. Shiatsu, system Namikoshi. Ta technika pochodzi z Japonii. Powstała na początku XX wieku. Twórcą tej techniki jest Tokuhiro Namikoshi. A w jaki sposób powstała technika? Bardzo prozaiczny sposób. Będąc dzieckiem, jego mama chorowała na bóle reumatyczne. Jako że to była mała miejscowość, w której oni mieszkali, nie było dostępu do lekarzy, do aptek, więc w najprostszy sposób, tak jak i każda technika masażu narodziła się, razem ze swoim rodzeństwem masowali obolałe części ciała swojej mamy. Zaczął uciskać wokół miejsc bolących i zauważył, że to przynosi coraz większą ulgę swojej mamie. Dalej eksperymentował siłę ucisku, długość ucisku. W ten sposób pracując w cudzysłowie nad obolałym ciałem swojej mamy przez wiele lat doprowadził do tego, że wyleczył swoją mamę z reumatyzmu. To go jeszcze bardziej zainspirowało i przez lata swojej pracy empirycznej powstała po prostu ta technika zwana shiatsu. Cóż ona znaczy? Shiatsu z japońskiego to jest shi-atsu, czyli palec, kciuk, ucisk, czyli ucisk kciukiem. W ten sposób właśnie, jeśli chodzi o technikę wykonywania tego masażu, tak się ją wykonuje. Jest pan jednym z dwóch Polaków praktykujących shiatsu na świecie. Posiada pan odpowiedni certyfikat, ukończył pan specjalną szkołę. I dlaczego zdecydował się pan właśnie na naukę tej metody? Jak rozpoczęła się pana przygoda shiatsu? Faktycznie, jest nas dwóch dyplomowanych shiatsu terapeutów, co nie znaczy, że nie ma innych Polaków, którzy też wykonują techniki shiatsu. Ale uwaga, bo jeśli chodzi o system właśnie Namikoshi, ten, który został stworzony przez Tokuhiro, to jest nas rzeczywiście tylko dwóch. Na świecie jest tylko 7 uczelni, które przygotowują właśnie shiatsu terapeutów. No i ja mam tą przyjemność być pierwszym i jednym z dwóch Polaków, którzy ukończyli takie uczelnie. A jak się moja przygoda zaczęła? Wracamy do lat 70. Do słynnych filmów Bruce'a Lee, Wejście Smoka. Moją pasją zawsze był Orient, czyli kultura wschodu. Zawsze się tym pasjonowałem. Po obejrzeniu tego filmu, tak jak i większość młodzieńców w tamtym czasie, zaczęła się przygoda z karate, później pokazy pana Leszka Drewniaka. I później przez przypadek w antykwariacie znalazłem książkę Shiatsu, zdrowie, żywotność. To jest oryginalna książka napisana przez Tokuhiro Namikoshi, czyli przez twórcę tej techniki. Przestudiowałem tą książkę, bardzo mnie zaintrygowała i pomyślałem sobie, że warto byłoby się tej techniki nauczyć. W Polsce nie było takich możliwości, ale w 1989 roku wyjechałem do Włoch, gdzie też przez czysty przypadek znalazłem szkołę i to właśnie tą jedną, jedyną we Włoszech, honorowaną przez Ministerstwo Zdrowia Włoskie i honorowaną przez uczelnię matkę w Tokio, jeśli chodzi o system Namikoshi. Więc zapisałem się, ukończyłem. Pierwsza rzecz bardzo ważna to było oczywiście nacisk na wiedzę medyczną, stricte medyczną i wszelkiego rodzaju patologie. Oczywiście też diagnozowanie pacjenta, ale drugą bardzo ważną rzeczą, na którą sam dyrektor świętej pamięci Rudy Rodolfo Palombini, twórca tej szkoły we Włoszech i jako jeden z pierwszych nie Japończyków, który ukończył tą technikę, było kładzenie nacisku na samą technikę manualną. Rudy zawsze mówił w ten sposób, że wiedzę medyczną to po ukończeniu szkoły zawsze możemy sobie doczytać w książce, ale wychodząc ze szkoły technikę manualną musimy mieć opanowaną do perfekcji. Także wszyscy adepci, którzy ukończyli tą szkołę pod kątem technik manualnych, wszyscy wykonują ją perfekcyjnie. Pracowałem przez wiele lat we Włoszech w tym zawodzie jako shiatsu terapeuta, a od niewielu lat jestem w tej chwili w Polsce i dalej praktykuję tą technikę. Czym ona różni się od technik tradycyjnych, zwykłego masażu klasycznego? Masaż klasyczny jest to wykonywany masaż na tkance mięśniowej, może być to masaż głęboki, płytki i wykonywany jest od peryferii ciała do wnętrza ciała. Natomiast ta technika
Mówi się na nią też akupresura, technika leczenia bólu, technika uciskiem, ponieważ tutaj stymuluje się przez ucisk kciukami, stymuluje się pewne punkty na ciele. Na ciele jest około 360 punktów, z tym, że nie wszystkie są stymulowane podczas jednego masażu. I tutaj technikę wykonuje się właśnie od centrum ciała do peryferii, czyli powiedzmy od serca w kierunku stóp, dłoni. I tak jak zaznaczyłem, uciski, stymulowanie. Stymuluje się nerwy, które wychodzą z pomiędzy kręgów i rozchodzą się po całym naszym ciele. Stymulując te nerwy, mamy możliwość pracy na całym organizmie i nie tylko pod kątem danego schorzenia, z którym mamy do czynienia, ale poprawy pracy całego organizmu. Także jest efekt pośredni i bezpośredni. Eliminowanie bólu, cierpienia, a przy okazji poprawę pracy całego organizmu. Panie Leszku, trenuje Pan aikido i taekwondo i jednocześnie jest Pan shiatsu terapeutą. Jak to się stało, że łączy Pan, jakby nie było te takie dwie skrajne swoje pasje? Jedno drugiego wcale nie wyklucza. Dlaczego? Powiem w ten sposób. Ludzie, którzy przez dłuższy czas uprawiają różnego rodzaju techniki walki, sztuki walki, to nie są ludzie, którzy później idą na ulicę i wykorzystują swoje umiejętności. Wręcz przeciwnie. Tacy ludzie trenują albo inaczej. Ja też trenowałem po to, żeby uczyć się samodyscypliny, kontroli własnego ciała. I tak jak mówię, te rzeczy się wcale nie wykluczają. A mottem, bo podobało mi się stwierdzenie aktora Steven Seagal, notabene jeden z mistrzów aikido, który powiedział, że wyrządzić krzywdę człowiekowi jest bardzo prosto, ale sztuką jest pomóc człowiekowi w jego cierpieniu. I to też jest moim mottem. A głównym mottem szkoły w ogóle shiatsu terapii jest, to już powiedział sam Tokuhiro Namikoshi, że masaż shiatsu jest jak miłosny dotyk matczyna i dłoni. Panie Leszku, czy terapia obejmuje tylko sam masaż? Tutaj już mamy pacjentkę na stole, ale zanim nastąpi ten moment, bardzo ważnym jest pierwsza rzecz. Pacjent, wchodząc do mnie do gabinetu, obserwuje poruszanie się pacjenta. Następnie przeprowadzam wywiad z pacjentem, co go boli, jaki rodzaj bólu występuje, gdzie go boli, od kiedy go boli. Po tym wywiadzie wstępnym już jestem w stanie określić, w którym miejscu mówimy o wodach kręgosłupa. Mhm. Bo w tej chwili zajmujemy się tylko wodą kręgosłupa. Jestem w stanie określić, w którym miejscu pacjent cierpi. Każdy pacjent traktowany jest indywidualnie i to jest właśnie piękno tego masażu. Nie ma dwóch takich samych przypadków i dwóch takich samych masaży. Ta pani i pani możecie mieć to samo schorzenie, a inaczej będę z wami pracował. A dlaczego masaż przeprowadzany jest przez koszulkę? No właśnie. Generalnie masaż klasycznie wykonuje się na tkance mięśniowej, więc potrzebny jest, żeby terapeuta miał dostęp do ciała itd. itd. A w tej technice, z tytułu tego, że ja wykonuję uciski, więc nie mam potrzeby, żebym miał bezpośredni kontakt z ciałem. Mówiąc tak troszeczkę już żartując, ja widzę palcami, czyli kładąc dłonie na pacjencie, ja już sobie po prostu nie muszę patrzeć na kręgosłup, na pacjenta, ja wyczuwam wszystko to, co potrzebuję. I w tym momencie koszulka nie jest przeszkodą do tego, żebym wykonał tą technikę. To jest po pierwsze. Po drugie jest czynnik jeszcze taki fakt, że przy pierwszym spotkaniu ja muszę zdobyć zaufanie pacjenta. Musi być ten raport zaufania. Pacjent musi mi wierzyć, że oddając się w moje ręce, ja mu pomogę. I miałem takie przypadki właśnie u starszych osób, że no, panie Leszku, a ja muszę się rozbierać. No, element wstydu. Element wstydu. Także to też w tym momencie jest pomocne, bo pacjenci czują się pewniejsi. Chociaż, mówię, pacjent a pacjent. Zawsze powtarzałem, nieważne jak nazywa się technika, ważnym jest, że jest człowiek cierpiący, który wyczuwa pomoc. Ale bardzo ważne jest, żeby te osoby, które się zajmują cierpiącym człowiekiem, byli profesjonalistami. Ludzie, którzy znają się na zawodzie, który wykonują. Kobietom zawsze kończę masażem twarzy, bo nic tak nie rozluźnia i nie poprawia samopoczucia właśnie jak masaż twarzy. A jaka jest Pana skuteczność w usuwaniu przyczyn bólu? Trochę zabrzmi to jak samochwalenie się, ale to nie jest na tej zasadzie. 100 na 100. Dlaczego? Ponieważ nie biorę się za przypadki, których nie jestem pewny. Najpierw muszę mieć pacjenta dobrze zdiagnozowanego. I druga bardzo ważna rzecz, pacjent musi
przystać na moje warunki, jeśli chodzi o sposób prowadzenia terapii, to wtedy efekt jest pożądany, ten pożądany efekt jest osiągalny. Dlatego mówię 100 na 100.